Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpoczęła się standardowo. Stwierdzam obecność na dzisiejszej sesji 30 radnych. Sejmik zatem może obradować i podejmować uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego, może najważniejszego, czyli wręczenia radnym zaświadczenia o wyborze. Zaświadczenia zostały wręczone, przyrzeczenia złożone. Kolejny punkt obrad, wybór przewodniczącego Sejmiku. Radni zgłosili dwie kandydatury. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Podlaskiego zgłaszam kandydaturę pana Marka Adama Komorowskiego na przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. W imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam kandydaturę pana Karola Pileckiego. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej również zgłaszamy Karola Pileckiego. Wynik głosowania zdawał się być przewidywalny, wszak Prawo i Sprawiedliwość, mając w ręku 16 mandatów, czyli samodzielną większość, miało również w ręku decyzję o wyborze. Złudzenia rozwiała przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, ogłaszając wynik tajnego głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania komisja stwierdza jak niżej. Do głosowania przystąpiło 30 radnych, w obradach uczestniczyło 30 radnych, w głosowaniu wzięło 30 radnych, sporządzono 30 kart do głosowania i wydano 30 kart do głosowania. Oddano 27 głosów ważnych, 3 głosy nieważne. W tajnym głosowaniu kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Marek Adam Komorowski 11, Karol Pielecki 16. W związku komisja rekrutacyjna stwierdza, że Sejmik wybrał na przewodniczącego pana Karola Pieleckiego. Klub PiS natychmiast zawnioskował o 20-minutową przerwę, jednak za stół prezydialny niezwłocznie wkroczył nowy przewodniczący, Karol Pilecki. Pierwsze słowa i pierwsza decyzja brzmiały tak. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować za głosowanie, za oddanie na mnie głosu. Chciałbym również podziękować mojemu kontrkandydatowi, Markowi Komorowskiemu. Każdy z nas, radnych, każdy, kto funkcjonuje w życiu publicznym, wie, że raz się wygrywa, raz przegrywa. Cieszę się, że zostałem z Państwa woli przewodniczącym Sejmiku. W chwili obecnej chciałbym podjąć swoją pierwszą decyzję. Chciałbym być na pewno przewodniczącym całego Sejmiku, ale kiedyś Winston Churchill powiedział, że jeżeli chcesz, żeby wszyscy Cię lubili, to zajmij się sprzedażą lodów, a nie funkcjonuj w życiu publicznym. Więc moja pierwsza decyzja to, Szanowni Państwo, godzinna przerwa, myślę, że wszystkim się przyda. Dziękuję bardzo. Kolejna decyzja Karola Pileckiego po zakończeniu przerwy to zamknięcie obrad. Na wniosek 11 radnych tego samego dnia zwołano drugą sesję, podczas której wojewódzcy radni przystąpili do wyboru marszałka województwa. Chciałbym w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosić na marszałka województwa podlaskiego, pana Artura Kosickiego. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam wspólnego kandydata na marszałka województwa podlaskiego, pana Stefana Krajewskiego. Kandydatury przegłosowano w trybie tajnym, a werdykt, który zdaje się rozczarował Koalicję Obywatelską i PSL, odczytał Jarosław Dworzański. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 22 listopada do przeprowadzenia głosowania tajnego celem wyboru marszałka województwa podlaskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie Jarosław Zygmunt Dworzański przewodniczący, Justyna Emilia Żalek członek, Paweł Wnukowski członek, Sebastian Łukaszewicz członek, Bogdan Dyjuk członek, po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza jak niżej. Uprawnionych do głosowania jest 30 radnych, w obradach uczestniczy 30 radnych. Udział w głosowaniu wzięło 30 radnych, sporządzono 30 kart do głosowania, wydano 30 kart do głosowania. Oddano 30 głosów ważnych oraz 0 głosów nieważnych. W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Artur Kosicki 16, Stefan Krajewski 14, jeszcze nie skończyłem, proszę Państwa, w związku z tym pana marszałka też proszę jeszcze o zajęcie miejsca.
Komisja skrutacyjna stwierdza, że Sejmik wybrał pana Artura Kosickiego na stanowisko marszałka województwa podlaskiego. Pod spodem podpisy członków komisji. I pozwoli pan marszałek, że złożę mu w tej chwili gratulacje. Można już bić brawo. Jako kolejny na mównicy pojawił się nowy marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Wysoki Sejmiku, szanowni goście. Przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom województwa podlaskiego, którzy oddali na mnie głos w tych wyborach i zatrudnili na funkcję radnego. Następnie chciałbym podziękować moim kolegom z klubu Prawa i Sprawiedliwości za to, że jednak pomimo burzliwego początku sesji jednak doszliśmy do porozumienia i jesteśmy jednym dobrym teamem. Ale też wiem, że tych głosów było 14 przeciw. Szanowni Państwo, nie chcę być marszałkiem tylko tej części sali. Zapraszam wszystkich Państwa radnych, którzy też na mnie nie zagłosowali, do tego, żeby ewentualnie wspólnie, razem tworzyć to województwo. Chciałbym też pogratulować wyniku wyborów na marszałka i zwrócić się z apelem do pana przewodniczącego przed zamknięciem obrad dzisiejszej sesji, tej zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Wpłynął wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwość o zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej, którą złożyłem na ręce pana przewodniczącego na początku tej sesji. On przewiduje wybór całego, między innymi całego zarządu, ponieważ mamy obecnych na sesji, na sali wszystkich radnych. Mam nadzieję, że w taki sam sposób pan przewodniczący potraktuje i zwoła w dniu dzisiejszym kolejną sesję nadzwyczajną na wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Po radnym Komorowskim na mównicę wszedł przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Jacek Piorunek, który zwrócił się do marszałka Kosickiego. Proszę Państwa, zrobiłbym to z pozycji mojego siedzenia, ale tutaj dziennikarze mi przeszkadzają, a chciałbym patrzeć na pana marszałka. Panie marszałku, z ogromną przyjemnością usłyszeliśmy pańską wypowiedź, że chce pan być marszałkiem całego sejmiku, również tej czternastki, która na pana nie zagłosowała. I chciałbym panu zaproponować, że panu i pańskiemu klubowi, że dobrym sygnałem byłoby w tej chwili nieodwoływanie naszego przewodniczącego. Odpowiedzi Kosickiego ani radnym, ani internautom nie dał szansy usłyszeć przewodniczący Pilecki. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad tej nadzwyczajnej sesji, więc nie pozostaje mi nic innego, jak ją zamknąć. W ten sposób nie został poddany pod głosowanie wniosek klubu PiS o odwołanie Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego sejmiku. Kolejna sesja 28 listopada.